Kryminologia zajmuje się szeroko rozumianym przestępstwem. Stara się odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle jest przestępstwo, dlaczego ludzie popełniają przestępstwa. Szuka takich przyczyn, na przykład w kontekście biologii, funkcjonowania człowieka, w interakcjach społecznych. Zajmuje się również tak zwaną karierą dewiacyjną, czyli co dzieje się z człowiekiem od momentu, kiedy zyskuje taki status bycia przestępcą. Jak również zajmuje się kwestią grupy społecznej, osobami, które są jakby kompetentne, czy w danym systemie prawnym mają wpływ na to, jakie czyny w ogóle stają się przestępstwami. Natomiast kryminalistyka zajmuje się szeroko rozumianą rekonstrukcją stanu faktycznego, rekonstrukcją zdarzenia. Taka rekonstrukcja jest ważna w kontekście nie tylko postępowania karnego, ale również postępowania cywilnego czy administracyjnego. W tym kontekście musimy na przykład umieć ujawnić, zabezpieczyć różnego rodzaju ślady. Przeprowadzamy różnego rodzaju identyfikacje, stosujemy metody identyfikacyjne w kontekście tych śladów, wykonujemy różne ekspertyzy, jak również bardzo ważny element, prowadzimy różnego rodzaju wnioskowania, mające właśnie na celu zrekonstruować to, co miało miejsce.